Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mój wniosek jest dość specyficzny i nietypowy. Mianowicie chciałem prosić Panią Marszałek w imieniu chyba nas wszystkich, lub prawie nas wszystkich, o wykluczenie z obrad Sejmu piątki posłów Konfederacji, którzy wczoraj przynieśli hańbę tej Izbie, hańbę Polsce, hańbę potomkom ofiar, ofiarom i potomkom ofiar Holokaustu. Ludzi, którzy po prostu zapomnieli, czym jest przyzwoitość, czym jest moralność, czym jest historyczna wierność pamięci, czym jest tak naprawdę służba Rzeczpospolitej z tego miejsca, z Sejmu, z Senatu, w imieniu narodu. Otóż nie może być zgody na tego typu hańbiące postępowanie. Panie pośle. I proszę Panią Marszałek o wykluczenie tych posłów z obrad Sejmu. Panie pośle. Proszę Państwa, oczywiście to nie był wniosek, jak Pan poseł sam zauważył, formalny.